kotlety, ale piękny! Skąd się tu wziął? Su, gdzie jesteś? Znalazłem coś! O, znalazłeś mojego buta! Nie widziałeś może drugiego? Jak możesz być tak rozkojarzona? Przegapisz dorożkę i zamieni się w dynię! Sam, pomóż mi znaleźć buta! Nie obiecam ci dorożki, ale zrobimy tego buta! Mój prawdziwy wróżek chrzestny! Dziś posłużymy się długopisem 3D! I najzwyklejszym butem! Będzie bazą naszego dzieła. Dzięki temu będzie w takim samym rozmiarze. Pantofelek Kopciuszka był za duży, pamiętacie? Dlatego go zgubiła. Skoro jestem wróżkiem chrzestnym, poczarujmy trochę! Tak od razu? Po co czekać? Ktoś tu poważnie traktuje swoją rolę. Śmiało! Różdżkę. Nie spodziewałem się, że będę czarował. Spokojnie. Pokryję buta taśmą klejącą. Jeszcze przyda nam się twoja magia. Dajcie łapkę widzowie, żeby różdżka się szybciej naładowała. Wiecie, że w każdym kraju istnieje inna wersja bajki o Kopciuszku? Łącznie jest około 1000 wariacji. Nieźle, prawda? Ciekawostka. Pierwsza opowieść o Kopciuszku powstała w starożytnym Egipcie. Zamiast księcia był faraon, niewolnica zamiast pasierbicy i pozłacane sandały zamiast szklanych pantofelków. My pójdziemy za klasyką i spróbujemy zimitować szkło. Zrobimy bazę przezroczystym filamentem. Później pokolorujemy. Na początek ramy. Nie będzie więcej czarów! Różdżka mi się zepsuła! Ale jak to? Chciałam cię zaskoczyć i zmienić dynię w dorożkę, ale nic z tego. Nawet nie próbowałam z imbirkiem. Sam, imbirek kiedyś nam ucieknie. O, jesteś smutny. Nie, stwierdziłem, że zrobię ciasto dyniowe. Świetny pomysł. Pieczenie to też pewien rodzaj magii. Zgadza się, ale na pieczeniu też trzeba się znać. Ja mogę zrobić ciasto. Zajmiemy się nim po pracy. Uważajcie na długopis. Końcówka jest bardzo gorąca. I dajcie łapcie. Bez nich nie będzie magii. Ależ będzie. Magia wcale nie wypływa z różdżki. To skąd się bierze? I po co zawsze ją biorę do czarowania? Nie wiem, ale magia jest w tobie. Zapomniałeś? Tak mówisz? Tak. Może ty potrzebujesz się jakoś naładować? Racja, potrzebuję słodyczy! Nutelle albo trochę Snickersa! Jest trochę w kuchni. Ja w tym czasie dokończę ramę buta. Dołączę do ciebie, jak się naładujesz. Dobrze nam idzie. But wygląda jak kryształowa sieć. Pokażę ci najsilniejsze zaklęcie! Może wpłynąć nawet na widzów? Gotowi? Uwaga! Bibidi, babidi, subskrybuj bibi! Sam, gdzie jesteś? Potrzebuję długopisu. Sam! I jak ja mam tworzyć? Idę! Rety kotlety, znowu coś leży na podłodze. A! Jestem w brokacie! Spada? Rety kotlety miękkie i przewiewne. Sam, masz wspaniały strój wróżki. Cały błyszczysz. Go wyczarowałem. W końcu jestem wróżkiem. Nawet nie wiem, skąd się to wziął. Czyli ładowanie się powiodło. Możemy kontynuować pracę. Ile razy byłaś dzisiaj w kuchni? Zauważyłem poważne niedobory Nutelli. Wydaje ci się. Wyczarujesz więcej słodyczy i będzie jak poprzednio. Może, ale zobaczmy, czy mój czar subskrypcji działa. Nie zawiedźcie nas. Subskrybujcie i dajcie łapkę. Wy też macie w sobie magię. A raczej w swoich palcach. Przydadzą się w stukaniu przycisków na ekranach dotykowych. Jak Kopciuszek mógł chodzić w szklanych pantofelkach? Czego nie rozumiesz, Sam? Szkło jest kruche i chłodne. Może dlatego zgubił jednego. Cóż, jedna z teorii zakłada, że bajka została źle przetłumaczona. Kopciuszek miał pierwotnie futrzane buty. To do mnie bardziej przemawia. Wygoda i ciepełko.
innych krajach buty kopciuszka były z jedwabiu, złota, srebra, a nawet diamentów, czerwonego jedwabiu i pereł. Następną parę zrobimy z jedwabiu. Dodamy też koronkę. Dobrze, tylko naucz się szyć. Dlaczego myślisz, że nie umiem? Dobra, co takiego uszyłeś? Widziałaś moje kostiumy? Sam je zrobiłem! Zrobiłbyś coś jeszcze dla mnie? Poczaruj trochę z butem. Bułka z masłem! Abrakadabra! Gotowe! La, 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 la. Co robisz? Czekaj chwileczkę! Daj mi sekundę! Sam, musimy pracować! Chcę to jak najszybciej skończyć! Mam coś dla ciebie jako twój wróżek chrzestny! Ten oto dodatek! Będzie pasował do twojej sukni! I co ty na to? Wow, jest piękne! Skąd wiedziałeś, jaki mam rozmiar? Przeszperałem twoje rzeczy, pomierzyłem i zaprojektowałem to! Jest piękne! To będzie najlepszy bal w moim życiu! Wszystko dzięki tobie! Weź, bo się zaczerwienię! Teraz przecinamy buta. A tak się starałem! Zrujnujesz go! Ale to konieczne! Inaczej nie odzyskam mojego buta. Dobra, ale uważaj! Boję się! Sam ma rację. Bądźcie ostrożni podczas pracy w domu. Nie tylko z butem, ale i z przecinakiem. Poproście dorosłego o pomoc. Potem, prawda? Pewnie. Patrzcie, wygląda lepiej bez buta w środku. Taki piękny i kruchy. Przecież mówię, sklej go! Czym się tak martwisz? Zaraz bal się zacznie, a but jeszcze nie gotowy. Jestem wróżkiem, ale nie zatrzymam czasu. Racja, musimy się spieszyć, ale damy radę, nic się nie bój. Wszystko przez dorożkę, która zmieniła się w dynię, a woźnice w szczury i jaszczurki, albo w chomiki. Tak się martwi, że się spóźnię, kochany wróżek chrzestny. Ja w tym czasie wzmocnię buta. Zamierzam przetańczyć całą noc. Potrzebujemy dwóch warstw. Paski kładziemy pionowo i ukośnie. Pamiętam. Główna część jest gotowa. Teraz ozdabiamy. Najpierw musimy go pomalować. A potem dodamy ozdoby. Tak jest, Sam. Spójrzcie, wzięłam ten kolor. Jest piękny. W końcu ja go wybrałem jako najlepszy dekorator. Bez wątpienia. Masz słabość do brokatu. Pokryjemy tym kolorem całego buta. Patrzcie, jak wyszło. Jest elegancki i piękny. Czekaj, Su, czekaj! A magiczny byłek? A właśnie, dzięki. Poczarujmy trochę. Naszkicowałem pomysły na dodatki. Słodkie makaroniki, ale piękne! Wszystkie są dobre. Strasznie trudny wybór. Polecam ten, zupełnie jak w filmie. Racja! Uwielbiam ten film. Chyba jeszcze raz go obejrzę. Nie chcę mieć napięku z mistrzem. Podłożę wzornik, żeby nie zrobić bałaganu. Najpierw narysuję obwód, a potem go wypełnię. Muszę tu bardzo uważać. Powinnaś zrobić motyla w 3D, jakby miał odlecieć. Najpierw wypełnię skrzydła filamentem. A teraz lekko zginamy jedną parę skrzydeł. Proszę bardzo. Uważajcie, możecie się poparzyć długopisem. Su, czas poczarować. Rzeczywiście. Usz. Świetnie wyszło. Wezmę pistolet z klejem.
Boi Bibi! Wow, Sam, jak to zrobiłeś? Nie wiem, o czym mówisz. Co, gotowa? Tak, ale się cieszę. Chodźmy do lustra. Wiesz co? Tak jest nawet nieźle. Sam. Dobra, dobra, żartowałem. Udawaj, że jesteś już w sukni. Obracaj się dookoła. Okej. Wow, jak to zrobiłeś? Jest piękna. Tak, wiem. Jestem wróżkiem chrzestnym. Dalej. Magio piękna, przyzywam cię! Klaśnij w dłonie, Su! Świetnie! Czuję się jak księżniczka. Co dalej? Wszystkim się zająłem! A teraz gwóźdź programu! Hurra! Idealnie pasuje! Ale piękne! Spróbuję ich nie zgubić. Wybacz, że nie zmienię tej dyni w dorożkę. Imbirek pozostanie chomikiem. Żadnych koni. Nieważne, Samuś. Wyglądam perfekcyjnie. To będzie najpiękniejsze suknie na balu. Bardzo dziękuję. Subskrybujcie nas i polubcie ten filmik. Pa, pa. Bądźcie odważni i uprzejmi. Pozostanie.